czwartej festiwal właśnie. Ja chciałem dawać więcej siła rzeźbiarz, w polski rzeźbiarz, Polaków. To jest bardzo ważne dla mnie, że jeżeli dużo rzeźbiarz będą z nami na festiwal Arnaif, na Arnaif Festival. W Polsce istnieje kilka zagłębi i kierunków sztuki rzeźbiarskiej naiwne. Na pierwszym miejscu można przytoczyć przykład Kutna. Można powiedzieć, że szkoła jest, dlatego że rzeźbią podobnie. Drugi region jest Paszyn, Podhale. Już tam ten region się kończy jako sztuka naiwna i sztuka ludowa. A jeszcze są w Polsce porzucani bardzo wybitni artyści, indywidualnie mający styl swój w rejonie kieleckim, w rejonie lubelskim, gdańskim, wrocławskim. Pochodzę z Nowego Sącza, prezentuję właśnie tutaj w galerii Shim Wilson swoje prace, typowe kompozycje kamienne z otoczaków, które znajdują się nad rzeką Kamienicą. Zapraszam wszystkich Państwa do Galerii Shim Wilson do obejrzenia pięknej, kolorowej wystawy artystów sztuki naiwnej. Warsztat terapii zajęciowej, tak to się nazywa, unikat. Tak, robimy różne rzeczy, właśnie grafika, malujemy, rysujemy. Ten miks tegorocznego festiwalu, czyli Kuba, Europa i Śląsk, bardzo podkreślił też tą atmosferę sztuki Art Naif, która nie dość, że swoim kolorem, to jeszcze okazało się rytmami, dźwiękiem, no zdobywa jednak serca ludzi i też łączy przez to. Pracowałem jakieś 50 lat temu tutaj na tej cechowni, były nasze biura, nasza siedziba. Kiedyś to była łaźnia i tam były prysznice i tam żem się po prostu kąpał, jak się to godło. No i to tyle, jeśli chodzi o przeznaczenie tego miejsca, a teraz dobrze się stało, że powstała właśnie taka galeria. Dzisiaj spotykamy się tutaj po raz czwarty i widzimy, jak ten festiwal fantastycznie wpisał się w tą dzielnicę. Ale nie później. I vive la Naïf! W imieniu wszystkich artystów dziękujemy za przybycie i niech żyje sztuka Naïf. To jest rzeczywiście międzynarodowy festiwal. Jest jeszcze raz ogromny zaszczyt dla mnie tu być. Poproszę teraz pana Johana Grossa o wręczenie nagród. Merci beaucoup.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mogli ich poznać. Wszystkie artysty.